Autolokata w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie to więcej niż odsetki. Wystarczy 2000 zł, aby zyskać szansę na wygranie mieszkania w apartamentach zamkowych w Rzeszowie, Toyota Yaris oraz dziesiątek innych atrakcyjnych nagród. Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Poznasz nas na nowo. Teraz znajdziesz nas również w Rzeszowie przy Alei Kopi 108B. Sponsorem jest sklep komputerowy Lechcom, ulica Konery 9 w Lubaczowie, dostawca kas i drukarek fiskalnych w powiecie lubaczowskim. Zapewnia kompleksową obsługę, oferuje sprzedaż drukarek i kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem, a także szkolenia z obsługi oraz przeglądy ustawowe, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Sponsorem serwisów Obiektywie jest firma handlowo-usługowa Ryszard Czajkowski, dostawca najtańszego paliwa dla rolników i przedsiębiorców z dostawą do domu. Telewizja Lubaczów, Iwona Buczko, zapraszam na nasz najnowszy serwis informacyjny w Obiektywie. W środę w domu imienia świętego Zygmunta Gorazdowskiego w Lubaczowie spotkali się opiekunowie szkolnych kół Caritas rejonu lubaczowskiego. Funkcjonuje tu 14 takich kół, które włączają się w różne akcje charytatywne, pomagając najbardziej potrzebującym. Szkolne koło Caritas zrzesza pod egidą opiekuna uczniów, którzy chcą wspólnie świadczyć pomoc potrzebującym w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego. Podczas spotkania w Lubaczowie uczestnicy, opiekunowie szkolnych kół Caritas rejonu lubaczowskiego rozmawiali o bieżących działaniach podejmowanych przez wolontariuszy i o planach związanych z organizacją kolejnych akcji charytatywnych. Czym zajmują się wolontariusze w ciągu roku, wyjaśniała Aneta Tryniecka, diecezjalny koordynator wolontariatu Caritas. Oczywiście jest to koło, które zajmuje się działalnością charytatywną. Na co dzień wolontariusze uczestniczą w różnych akcjach. Diecezjalnych, czy też podyktowanych przez ogólnopolskich, przez Caritas Polska. Akcja Tak Pomagam, która jest dwa razy w roku. Jest to akcja, która ma na celu pozyskanie środków spożywczych, przygotowanie paczek i rozdanie tych paczek. Akcja Jałmużna Wielkopostna, która tuż przed nami. Pozyskujemy środki dla osób niepełnosprawnych, chorych i ubogich. Akcja Kilometry Caritas, w której po raz drugi będziemy uczestniczyć w tym roku. Zdobywamy nominały jednozłotówkowe. Każde szkolne koło zdobywa je jakoby indywidualnie i później finalnym punktem jest taki finał ogólny, diecezjalny, gdzie wyklejamy te nominały jednozłotówkowe i pobijamy rekord Guinnessa tym samym. Oraz oczywiście są bardzo twórczy, bo sami wymyślają akcje, w których chcą brać chętnie udział i pomagać drugiemu człowiekowi. W Lubaczowie szkolne koło Caritas działa m.in. w zespole szkół imienia generała Józefa Kustronia. Nasze koło działa 5 lat. W tej chwili liczy 35 wolontariuszy. Włączamy się w działalność charytatywną na terenie szkoły, ale także na terenie miasta Lubaczowa. Taką akcją, która w ubiegłym roku z inicjatywy diecezjalnej, na którą warto zwrócić uwagę, to jest Podarek Serca w Roku Miłosierdzia, gdzie w szkole zbieraliśmy żywność, a także środki czystości, które później zostały spakowane i rozdane wśród rodzin potrzebujących uczniów naszej szkoły. Jestem pełna podziwu dla młodzieży, która angażuje się, 35 osób z różnych miejscowości, na przykład z Wielkich Oczu, kiedy 30-35 kilometrów trzeba dojechać do Lubaczowa, żeby wziąć udział w akcji i czasami wraca się do domu dopiero około 21, to naprawdę jestem pełna podziwu, bo to są uczniowie czasem klas maturalnych, więc nauki jest bardzo dużo, niemniej jednak znajdują czas, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, żeby podzielić się swoim czasem, swoją dobrocią z innymi. Kiedy spotykamy się z potrzebującymi, kiedy spotykamy się z wdzięcznością ludzi, to jest dla nas zapłatą. Kiedyś pani Aneta opowiadała taką rzecz, że spotkała osobę potrzebującą tutaj na placu kościelnym i kiedy obdarowała go paczką, to ten pan powiedział: mnie dotychczas nikt nie pomógł. Także to jest właśnie, że cieszymy się, że znalazł się ktoś,
znalazła się stacja Caritas, która mu pomogła i ten pan zawsze chyba będzie to wspominał, że po raz pierwszy mu ktoś pomógł. Pomoc innym chętnie angażują się też młodsi uczniowie. Jolanta Maciołek, opiekun szkolnego koła Caritas przy gimnazjum nr 1 w Lubaczowie, zaznaczyła, że działalność młodzieży i dzieci w akcjach charytatywnych uwrażliwia ich na krzywdę bliźniego, również w ich przyszłym dorosłym życiu. I powiem, że to, co nas chyba najbardziej cieszy wszystkich opiekunów kół Caritas, że ta działalność z potrzeby serca i do serca drugiego przyciąga najbardziej osoby, które w życiu tego serca doświadczyły bardzo mało. I myślę, że wyposażamy je przez to w to, co najważniejsze, że w życie pójdą z takim darem dobroci, z takim wrażliwym sercem, że będą patrzeć nie tylko oczyma takimi tradycyjnie rozumianymi, ale oczyma serca. Jeżeli to się uda nam przez nasze koła Caritas jakoś otworzyć, uczynić, to chyba będzie coś najpiękniejszego, co można dać środowisku, no i młodemu człowiekowi głównie. Często katecheci, w ogóle nauczyciele, nie obserwują owoców swojej pracy, a było mi dane zobaczyć rzecz piękną, ponieważ wolontariuszki, które wyszły z mojego koła, później działały w liceum, na studiach rozpoczęły podobną pracę i jedna z nich pracowała w Republice Południowej Afryki przez pół roku z dziećmi ulicy. Druga, nie chwaląc się tym, ale że tak powiem, koledzy dobrze, że donieśli, mówiąc, ja mówię, no nie poznałam cię w takich króciutkich włosach, bo zawsze miałaś takie popas. No bo przy panią, bo ona jeździła na peruki dla dzieci, nikomu o tym nie mówiąc, dla dzieci z, wiadomo, z chorobą nowotworową, więc to są takie owoce naszej takiej może codziennej, nieudolnej pracy, naszego zaangażowania. Jeżeli my się angażujemy, angażują się młodzi i można powoli zmieniać świat. W sobotę 4 lutego w hali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Dzikowie młodzież rywalizowała w eliminacjach do 23. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych w dyscyplinie warcaby, a także w turnieju warcabowym Nadzieje Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Organizatorami spotkania byli Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy, Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, Stowarzyszenie Pomóżmy Razem w Starym Dzikowie, Zespół Szkół imienia księdza Jana Twardowskiego w Starym Dzikowie i tamtejszy Gminny Ośrodek Kultury. Najlepsi zawodnicy naszego regionu, aktualni mistrzowie Polski, mistrzowie Olimpiady Młodzieży, a także uczestnicy Mistrzostw Europy i Świata rywalizowali w czterech kategoriach. Pojawiła się m.in. najlepsza polska zawodniczka w kategorii do lat 10 w warcabach 64 i stupolowych Kinga Hulak z Unii Choryniec-Zdrój, mistrz Olimpiady 2016 Tobiasz Weber z Libero Basznia Dolna, mistrz Polski do lat 10 w warcabach stupolowych w grze błyskawicznej Dawid Siteń z Orła Lubaczów, czy srebrni medaliści drużynowych mistrzostw Polski w warcabach stupolowych do lat 10 z Libero Basznia Dolna Łukasz Malec, Tobiasz Weber i Maciej Kisyk. Dyrektorem turnieju była Ewa Nieckarz ze Stowarzyszenia Pomóżmy Razem, a sędzią głównym Jan Artymowicz, sędzia klasy państwowej. Sędziami rundowymi Stanisław Mazur, Jerzy Zaborniak, Marek Jaraput i Michał Szczybyło. I tak awans do 23. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży uzyskało 6 osób z Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Libero Basznia Dolna, 3 osoby z Ludowego Klubu Sportowego Unia Choryniec-Zdrój, 2 ze Stowarzyszenia Gier Umysłowych Orzeł w Lubaczowie i 1 z sekcji warcabowej Stowarzyszenia Pomóżmy Razem w Starym Dzikowie. W kategorii dziewcząt od 8 do 10 lat zwyciężyła Natalia Czałas z MUKS Libero Basznia Dolna. Drugie miejsce wywalczyła Kinga Krzych, również z MUKS Libero, i Jagoda Kozicka ze Stowarzyszenia Pomóżmy Razem Stare Dzików. W tej samej wiekowej kategorii chłopców triumfował Łukasz Malec, także z Libero Basznia Dolna. Drugie miejsce zajął Adrian Jaraput z SGU Orzeł Lubaczów, a trzecie Maciej Kisyk z MUKS Libero Basznia Dolna. W kategorii dziewcząt od 11 do 13 lat zwyciężyła Klara Kornaga z LKS Unia Choryniec-Zdrój. Kolejne lokaty wywalczyły również zawodniczki LKS Unia Choryniec-Zdrój Kinga Hulak i Wiktoria Węgrzyn. W tej samej kategorii wiekowej wśród chłopców triumfował Dawid Siteń z SGU Orzeł Lubaczów. Drugie i trzecie miejsce zajęli zawodnicy MUKS Libero Basznia Dolna, Tobiasz Weber i Jakub Błasz.
Równolegle do eliminacji odbył się turniej warcabowy Nadzieje Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kategorii wiekowej urodzeni w 2010 roku i młodsi. Klasyfikację ogólną bezapelacyjnie wygrał Hubert Goraj z sekcji warcabowej Stowarzyszenia Pomóżmy Razem w Starym Dzikowie. Kolejne lokaty zajęli zawodnicy Stowarzyszenia Pomóżmy Razem Stare Dzików Alan Ciurko i Paweł Goraj. W kategorii dziewcząt najlepsza okazała się Katarzyna Jastrzębska z UKS Orzeł Wielkie Oczy. Drugie miejsce zajęła również zawodniczka UKS Orzeł Wielkie Oczy, Anna Jastrzębska, a trzecie Nina Kalmuk z SGU Orzeł Lubaczów. Podczas zawodów odbyło się także posiedzenie Zarządu Podkarpackiego Okręgowego Związku Warcabowego dotyczące organizowanych eliminacji oraz udziału w Olimpiadzie Ogólnopolskiej Młodzieży. W minioną sobotę do Leśnej Chaty w Kowalówce zaprosiło Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie. Gościem spotkania był Czadomen, polski wokalista wykonujący muzykę z pogranicza dance i disco polo. Organizatorem imprezy było Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie oraz zajazd Leśna Chata w Kowalówce. Podczas tanecznej imprezy wystąpiły zespoły Grupa Pryzmat, For Heaven i Grupa Aki Sound. Gwiazdą wieczoru był Czadomen, który gości imprezy porwał do zabawy w rytmie swoich największych przebojów, m.in. Ruda tańczy jak szalona. Uczestnicy ostatniej edycji programu MasterChef Szymon Czerwiński i Marek Pukas z Borchowa ponownie wesprą Emilkę Jasic z Oleszyc. Półfinalista MasterChefa Szymon Czerwiński kolejny niedzielny odcinek swojego programu Balkon 2x2 poświęci właśnie Emilce. Podczas programu wraz z Markiem będą gotować i zachęcać do wzięcia udziału w licytacji, która odbędzie się na rzecz Emilki na stronie Fundacji Rycerze i Księżniczki. Do obejrzenia programu zapraszamy na facebookowy profil Szymona Czerwińskiego. Zespół szkół imienia generała Józefa Kustronia w Lubaczowie zapraszam we wtorek 14 lutego na debatę walentynkową pod hasłem Najpiękniejszy dar – miłość. Debata w Miejskim Domu Kultury od godziny 10.30. Na pytania młodzieży będą odpowiadać m.in. Andrzej Nepelski, dyrektor zespołu szkół imienia generała Józefa Kustronia w Lubaczowie, ksiądz Marian Maciołek z parafii świętego Stanisława w Lubaczowie, Alicja Antonik, nauczyciel katecheta, czy Dorota Wałczyk, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Debatę poprowadzi Edyta Świstowicz-Mazur. Oprawę muzyczną zapewnią Oliwia Czubocha, Izabela Kowalik, Bartłomiej Maziarz oraz Oskar Mazur. W niedzielę 12 lutego od godziny 10 w zespole szkół imienia generała Józefa Kustronia w Lubaczowie na hali sportowej 39. konkurs uczniów fryzjerstwa województwa podkarpackiego pod patronatem marszałka województwa podkarpackiego i starosty powiatu lubaczowskiego. Organizatorami są Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie oraz Cech Rzemiosł Różnych w Lubaczowie. Podczas mistrzostw zostaną rozegrane zadania w konkurencji damskiej, fryzura kreatywna i fryzura wieczorowa, a także fryzura ślubna z długich włosów, fryzura z fal i pierścieni na mokro a la Monroe oraz plecionki i warkocze na długich włosach. Dodatkowe atrakcje to pokazy fryzjerskie, prezentacje makijaży, prezentacje grup artystycznych, a także m.in. show taneczne. Wstęp bezpłatny. Trwają przygotowania do 4. edycji półmaratonu i 3. edycji Oleszyce Nordic Walking. Zawody odbędą się w niedzielę 19 lutego. Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.pomiar-czasu.pl. W tym roku impreza będzie też połączona z akcją charytatywną na rzecz Emilki Jasic z Oleszyc. Zakład Obsługi Gminy w Cieszanowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie zapraszają na zabawę walentynkową 11 lutego na lodowisku w Cieszanowie. Start o 15, a w programie konkurencje dla dzieci, konkurs tańca dla panów, zabawy dla par i malowanie twarzy. Dla zakochanych par gorąca czekolada gratis. Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie i Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji działające przy Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie zapraszają do rywalizacji o tytuł Mistrza Ortografii Ziemi Lubaczowskiej 2017. Termin przyjmowania zgłoszeń uczestników mija 17 lutego, a dyktando 21 lutego we wtorek o 17 w czytelni dla dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie. Regulamin konkursu na stronie www.mbp.lubaczow.pl oraz www.stowarzyszenie.lo-lubaczow.pl. Stowarzyszenie Czas na Pomoc w Oleszycach, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach oraz Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce zapraszają na trzecie spotkanie pokoleń 11 lutego w sobotę o godzinie 16 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Oleszycach. Uroczystość będzie poświęcona uczczeniu pamięci ofiar wywozu na Sybir i Besarabię mieszkańców z terenu powiatu lubaczowskiego. W programie Poezja Sybiraków w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Zalesiu wspomnienia z podróży do ziemi nieludzkiej wnuczki i córki Sybiraków pani Barbary Janczura, koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu reprezentacyjnego chóru jarosławskiego,
oraz wystawa Instytutu Pamięci Narodowej zatytułowana Okupacja Sowiecka na prawym brzegu Sanu w latach 1939-1941. Do końca lutego przyjmowane są zgłoszenia do konkursu fotograficznego Cieszanowskie ścieżki rowerowe w obiektywie, na który zaprasza Urząd Miasta i Gminy Cieszanów pod patronatem Życia Podkarpackiego. Do zdobycia atrakcyjne nagrody w kwocie 600, 400 i 300 zł oraz wejściówki i gadżety na Cieszanów Rock Festival. Regulamin konkursu na stronie www.cieszanow.eu. To wszystkie wiadomości w dzisiejszym serwisie. Na kolejne spotkanie zapraszam jak zawsze już za kilka dni. Do zobaczenia. Firma Hemifarb Wiesław Nawrót w Lubaczowie oferuje panele podłogowe, wykładziny PCV i dywanowe, chodniki, tapety, dywany, rolety, karnisze, tanią ceramikę, a także farby renomowanych producentów, takie jak Decoral, Dulux, Tikurit, Beckers czy Bondex. Do wszystkich paneli podłogowych mata gratis. Do tego stałe promocje i rabaty do 40%. Zapraszamy! Serwis sponsorują autoryzowana stacja naprawy pojazdów Autotest w Lubaczowie. Naprawimy, zatankujemy, umyjemy wszystko szybko, tanio i profesjonalnie. Serwis sponsoruje firma Univers, krajowy i międzynarodowy przewóz osób Beata Mazepa, oferujący usługi przewozowe na terenie kraju i całej Europy. Jeden telefon i ruszasz w świat.